Hej, cześć, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Krisu i zanim zaproszę was na dwa kolejne spotkania w naszym trybie kariery Śląskiem Wrocław w FIFA 15, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za poprzedni materiał, za to jaki odzew pod poprzednim materiałem był z waszej strony, naprawdę nie spodziewałem się tego do dzisiaj, nawet do dzisiaj rana jeszcze kolejne komentarze wchodziły, a film zamieszczony dwa dni temu, naprawdę jestem, no niesamowicie jestem zadowolony, pobiliście rekord łapek w górę pod zwykłym materiałem, nie mam tutaj na myśli na przykład materiału, który ma obecnie około 38 tysięcy wyświetleń, gdzie pokazuje w jednominutowym materiale, jak wygląda tutaj Goal Line Technology, technologia właśnie w FIFA 15 nowo wprowadzona, jak jest niedopracowana, nie mówię o takim materiale ogólno dostępnym na cały świat, powiedzmy, bo tam w większości wyświetlali ten materiał nie tylko Polacy, ale i ludzie z zagranicy. Mi chodzi o takie zwykłe materiały, które wam dodaję z Ultimate Team bądź z kariery. Pobiliście rekord łapek, naprawdę to było dla mnie niesamowite. Ja z tego nie mam żadnego przypływu finansowego, czy łapkuję 20 osób, czy jedna. Nic na tym nie zarabiam, nawet grosika. Tylko tu chodzi o samą taką radość z tego, że ktoś docenia pracę włożoną w robienie materiałów, ponieważ 20 łapek w górę naprawdę mnie wbiło w fotel. Do tej pory nie wierzę, o komentarzach nie wspomnę. Komentarzy też multum i też pobiliście chyba rekord komentarzy. W niektórych materiałach jest tych komentarzy więcej, ale dlatego, że ja odpisywałem każdemu i praktycznie podwajałem ilość komentarzy, tutaj nie odpisałem jeszcze nikomu, chciałem dać się wam troszeczkę wyszumieć i na pewno pokomentuję wam wasze z kolei komentarze, z przyjemnością się do nich odniosę, a w samych materiałach mam nadzieję, że też będę brał wszystko pod uwagę, co napisaliście. Każdy z was, kto napisał, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Wszystko przeczytałem, wszystko mam w swoim serduchu, więc jak najbardziej pamiętam wszystko, co napisaliście i ten kanał na pewno będzie zwijany. Oj, przepraszam. Na pewno ten kanał będzie rozwijany pod to, co napisaliście, czyli jeżeli ktoś napisał, a było tych głosów kilka, że chciałby, aby na moim kanale był Pro Evolution Soccer, to ten Pro Evolution Soccer będzie. Pisało kilka osób również o tym, żebym nie kończył serii kariery Śląskiem Wrocław, żebym nagrywał mniej Ultimate, ale żeby ten Ultimate był, więc ja to wszystko oczywiście pamiętam, ja to wszystko będę dla was robił, Counter Strike'a na moim kanale również nie zabraknie, powiem wam szczerze, że w przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, ponieważ już jakby nie patrzeć jest poniedziałek, więc w tym tygodniu pod koniec jego myślę, że mój komputer będzie wyglądał troszeczkę lepiej, ponieważ rozszerzam tutaj niektóre procesy ogólnie w moim komputerze, więc myślę, że naprawdę mój komputer będzie wyglądał troszeczkę lepiej pod względem wydajności. Przez to moje materiały mam nadzieję, że będą troszeczkę lepsze. Oczywiście zakupiłem kamerkę. Tak, zakupiłem kamerkę. Planuję na jakiś specjal nagrać wam materiał z moim face'em. Tutaj planuję 4 minuty do was pogadać i za chwilę przeniesiemy się, tak jak w poprzednim materiale, do tego, do spotkań po prostu, żebym tutaj was zbędnie nie zanudzał grafiką, jak sami widzicie, moich zawodników. Piękna moja jedenastka z Śląska Wrocław bardziej. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Naprawdę wam bardzo dziękuję. Nawet nie wiecie, jaki to jest power, jaka to jest siła, jaka to jest entuzjastyczna moc dostania od was takiego kopa. To jest niesamowitą macie moc. Jeden z was, dwóch, trzech, pięciu, dwudziestu. To jest naprawdę już niesamowita historia, kiedy bierzecie klawiaturę i komentujecie w sposób naprawdę niesamowity wszystko, o co was tutaj proszę, bądź to, co się dzieje na samym materiale. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, ponieważ jest to no coś niesamowitego. Marzyłem o tym, kiedy zacząłem nagrywać. Marzyłem, żeby mieć pod materiałem komentarze, łapki i żeby czerpać z tego taką satysfakcję, jaką właśnie mam obecnie. Ja was już zabieram. Koniec z podziękowania. Nie ma już tego lisodupstwa. Kurczę, nie ma. Koniec. Przenosimy się na dwa spotkania. Będziemy mieli dzisiaj w materiale mecz bodajże z Twente Enschede w Lidze Europejskiej, więc naprawdę będzie trudno. Ja się tymczasem z wami żegnam i do usłyszenia za chwilę. No i po tym 4-minutowym wstępniaczku zapraszam już was normalnie na dwa spotkania w naszej karierze Śląskiem Wrocław. Jeżeli każdy mój materiał byłby przez was tak komentowany i oceniany, to naprawdę, oj, wasza moc doprowadziłaby mnie chyba do ekstazy, ale już pomijmy to. Dzisiaj zagramy mecz na wyjeździe w Enschede z Twente, topową drużyną Eredivisie, a później na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zagramy z Podbeskidziem Bielsko-Biała w ramach 10. kolejki polskiej Ekstraklasy.
Tutaj jak widzicie poziom legendarny, jedziemy do Holandii na mecz z Twente. Poziom legendarny, 7 minut połowa, naprawdę będzie to trudne spotkanie. Ostatnio Zaffane ma ciekawą formę, więc gra za Zielińskiego na prawej stronie na ławkę Akpom, który miał genialne wejście w meczu z Baskami w Bilbao, kiedy dał nam 2 bramkami remis 3-3. Skład widzicie, gramy obecnie najmocniejszym składem, jaki mamy możliwy. Sebastian Mila niestety jest pod formą, za niego w tym meczu zagra Maruka. Mila ma niestety strzałkę w dół, ostatnio nie gra mi się Milą dobrze, sam on nie gra dobrej piłki. Twente jest liderem naszej grupy i to oni naprawdę są w tym meczu faworytami, tym bardziej, że tak jak wam mówię, jest to poziom legendarny, na którym nie gra mi się jeszcze, także kurczę, stwarzam sobie w meczu 10 sytuacji, jest na razie trudno. Mila na ławce rezerwowych, jeżeli będzie potrzeba, jak najbardziej Milę wprowadzimy. Standardowy skład z przodu: Maximin, Flavio Paixão, Marco Paixão i Arkadiusz Milik. Z tych topowych zawodników nie ma, tylko Mili. Milik przy piłce wpada w pole karne, w pierwszej minucie meczu strzela, ale jest blokowany strzał prawą nogą, czyli niekoniecznie jego lepszą. Dośrodkowanie w drugiej minucie z rzutu rożnego, piłka przed pole karne, Dabo strzela z tej wyplutej piłki przed pole karne, ale Marszman, bardzo spokojna interwencja, nie chciałem tak uderzyć Dabo, sobie wyobrażałem, że będzie to piękny strzał pod poprzeczkę. Pierwszy strzał Twente, Enschede w 26 minucie wyglądał właśnie tak, czyli nie był to na pewno strzał marzeń zawodników z Eredivisie. Tutaj Milik, mamy ładną akcję naszego zespołu, Milik ładnie strąca piłkę do Zaffane, Zaffane po rogu boiska podaje piłkę do Dabo, Dabo z pierwszej piłki do Maximina, Maximin po tej ładnej akcji strzela, ale również jest blokowany i do przerwy wszystko toczyło się w środku pola, mecz był ciekawy, ale bez wielu sytuacji. Grasshopper Zurich przegrywa do przerwy 1-0 z Atletikiem Bilbao w naszej grupie, więc na razie, jeżeli tak zakończą się te mecze, to nadal będziemy na trzecim miejscu w naszej grupie, co naprawdę nie jest chyba szczytem naszych marzeń, ponieważ my mamy marzenie, a marzenie jest proste, awansować z tej jakże ciężkiej grupy. Nie działo się nic przez pierwsze 15 minut drugiej połowy, dlatego mamy 3 zmiany w drugiej połówce. 79 minuta gry i Kusk strzela i naprawdę daje nam tutaj poważne ostrzeżenie, bo jest 83 minuta i niby jest 0-0, ale jest akcja niestety Twente Enschede. Mamy piłkę do Martina do Gutierreza. Czarujemy w polu karnym. Piłka do Kuska, który uderza z dystansu. Pawełek jeszcze tę piłkę wyciągnął. Piłka jednak wpada pod nogi napastnika Twente i w 85 minucie tracimy gola na 1-0, na gola, który może dać Twente 6 punkt, 6 punktów po 2 meczach. Luke Castaginos. Niestety Castaginos strzela bramkę na 1-0. Mamy rzut wolny, 87 minuta gry. Mila strzela, który wszedł w drugiej połowie, ale Marszman, naprawdę świetna interwencja. Nie dał się tutaj pokonać. Jeszcze wierzyłem, że może coś da się zrobić. Cała drużyna do ataku, jak widzicie, naszego bramkarza w polu karnym. A może to nasz bramkarz tutaj zrobi rzeczy niesamowite. Jednak Mila dośrodkowuje z rzutu rożnego. Dośrodkowanie piłki gdzieś tutaj do Dabo, ale niestety Ebesilio bardzo łatwo piłkę wybija. Jeszcze zamknąłem Twente w końcówce meczu, no ale jeżeli Pawełek wracając do bramki wybija piłkę spod nóg naszemu zawodnikowi, to na pewno z tego nic dobrego nie może być. Tutaj nieporozumienie perfidne w naszych szeregach. Grałem jednak jeszcze jedną akcję, próbowałem stworzyć. Piłka do Dabo, Dabo ze środka boiska zaczyna piłkę do Kirma, Kirm do Saint-Maximina, Mila strąca piłkę do Guzmana, Guzman z dystansu, ale Marszman broni ten spokojny strzał wypożyczonego gracza z Barcelony B i przegrywamy mecz, równy mecz, 8 strzałów Twente, 8 strzałów Śląsk, my aż 7 w światło bramki, Twente tylko 2 strzały w światło bramki, więc mieliśmy w tym meczu przewagę, ale 3 punkty zostają w Holandii, my po 2 meczach mamy punkcik. Tutaj Carlos Guzman dziękuje nam za tak częstą grę, no po to go właśnie wypożyczałem z Barcelony B, żeby mieć solidnego obrońcę koło Celebana. No niestety, teraz musimy wygrać z Grasshopperem Zurich i liczyć na to, że Twente wygra z Bilbao i Twente będzie szło po to, żeby awansować z ligi, awansować z tej grupy. Oczywiście na pierwszym miejscu wtedy my z Atletikiem Bilbao będziemy walczyli o wyjście z miejsca drugiego, ale do tego potrzeba jest wygrać następny mecz w Lidze Europejskiej z Grasshopperem Zurich. Piąty Śląsk Wrocław, jeżeli wygra mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała, zrówna się z 4 drużynami i będziemy wszyscy w piątkę mieli 20 punktów, to jest niesamowite. No ale żeby tak się stało, żebyśmy nie odstawali na 2 punkty, albo i nawet 3, jeżeli dzisiaj przegramy od rywali, musimy z Podbeskidziem Bielsko-Biała wygrać.
w składzie kilka zmian będzie. Zafane już nie zagra, zagra Zieliński, który wraca do składu. Mamy również Hetleya, który sobie za chwilę pewnie zobaczycie, że wstawiam go do składu za lekko podmęczonego. Dabo Mila wraca również do jedenastki. Maruka się nie spisał w meczu z Twente, więc myślę, że spróbujemy odzyskać Mili formę, bo Mila w formie to jest Śląsk w formie. Podbeskidzie Bielsko-Biała jest dobrym tutaj zespołem na to, żeby się przełamać w końcu, bo poprzedni materiał również gra nie była do końca zadowalająca naszego zespołu. Milik i Pajszao z przodu, Bryker tym razem już na lewej stronie za Maksimina, więc Bryker tak jakby wraca również do jedenastki. Skład Podbeskidzia Bielsko-Biała. Bardzo ofensywne ustawienie z Patejukiem, byłym graczem Śląska Wrocław. To jest ustawienie 3-4-3, tak? Tak, dosłownie 3-4-3, bardzo ofensywnie. Marco Pajszao, ładna ruleta a la Zinedine Zidane w 11 minucie, ale na posterunku bramkarz Podbeskidzia Mila podaje piłkę do Flavio Pajszao, tym razem nie do Marco. Flavio Pajszao wpada w pole karne, Flavio Pajszao próbuje tam komuś wysunąć piłkę, ale Peskowicz bardzo dobrze to przeczytał i spokojnie wychwycił piłkę. Marco Pajszao tym razem ładnie zagrywa do Milika. Milik sam na sam, lewą nogą miał to strzelać, strzelił prawą nogą i niestety Peskowicz po raz kolejny, genialna interwencja i nadal Podbeskidzie utrzymuje na stadionie miejskim we Wrocławiu wynik 0-0. Wyszła im jedna akcja w 25 minucie gry i mamy 1-0. Mamy sensację na stadionie miejskim we Wrocławiu. Podbeskidzie Bielsko-Biała, czyli drużyna z końca tabeli, z drugiej połówki obejmuje prowadzenie z drużyną, która zdecydowanie aspiruje do obrony tytułu mistrzowskiego na polskich boiskach. Lenartowski, piłka do Deja, jeszcze tutaj próbował Chrapek, Pawłowski ładnie to obronił i tutaj nie wiem, co się stało, Guzman z Celebanem, bardzo dziwne zachowania w środku obrony, ostatecznie był rzut rożny, no źle wykonany, ale był rzut rożny dla Podbeskidzia. Milik jeszcze raz w tym meczu próbował uderzyć, w tym odcinku nawet, tylko że wszystko, co strzelał Milik w dzisiejszym materiale, było blokowane albo przez bramkarza, albo przez defensorów. 4 strzały, 3 celne i tylko 2 strzały, 1 celny Podbeskidzia. Mamy w tym meczu przewagę, ale nie potrafimy tego udokumentować. 59. minuta meczu. Marco Pajszao, bo ktoś inny może nam to zrobić. Kto inny może nam strzelić gola pierwszego w tym odcinku dopiero w 7 minucie czystego materiału, a łącznie chyba w 11 minucie materiału dopiero mam pierwszy gol, więc długo wam kazałem czekać, ale naprawdę meczy nie powtarzam. Jeżeli mecz wychodzi tak, że w środku pola jest gra i ciężko się jednej albo drugiej drużynie przepchać, to ja wam taki materiał puszczę, poopowiadam wam, jak to wyglądało, nie będę i nie chcę nigdy, na przykład jak przegrywam ważny mecz, grać go jeszcze raz, żeby tylko wam wypuścić zwycięski mecz, dlatego dzisiaj przegraliśmy z Twente i naprawdę mamy dużo problemu w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tutaj nie wiem, co próbował zrobić Patejuk, do tej pory nie wiem, dlatego was zapytam. On tu chciał strzelać taką podcinką z 25 metrów, czy podawać, tylko mu nie wyszło. Tak czy siak, niestety dzisiaj we Wrocławiu mamy remis 1-1. Zobaczcie, jeden celny strzał w przeciągu całego meczu Podbeskidzia i niestety gol. My tych strzałów troszeczkę więcej i też niestety tylko gol, więc będziemy tracili 2 punkty do 4 drużyn. Za chwilę wam pokażę tabelę ligową. Na razie jestem w mega szoku, ponieważ Marco Pajszao został powołany do reprezentacji narodowej Portugalii, gdzie będzie miał okazję grać z samym Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao, czy na przykład Varelą z FC Porto. Varela jest w Porto. Czy już się gdzieś przeniósł? Pamiętam go z Porto, naprawdę świetny bodajże lewoskrzydłowy. No i widzicie tabelę ligową. Lech Poznań liderem, jako że ma najlepszy bilans bramek. Później Legia, Piast i Lechia. Te wszystkie drużyny mają po 10 meczach 20 punktów. My mamy tych punktów 18, ale wszystkich mamy na styk, więc jedziemy śmiało po mistrzostwo. Pajszao najlepszym strzelcem, Milik najlepszym asystentem, Buchalik najlepszym bramkarzem, Pawelec były gracz, najwięcej były gracz oczywiście Śląska Wrocław, najwięcej żółtych kartek. Chciałby Pawełek wrócić do bramki, ponieważ w poprzednim meczu dałem zagrać mojemu rezerwowemu bramkarzowi, który się nie sprawdził, dlatego myślę, że Pawełek na następne mecze wróci. A następny mecz to jedziemy do Białegostoka na mecz z Jagiellonią i przydałoby się wrócić na odpowiednie tory. Jesteśmy chyba w kryzysie, mini kryzys chyba w naszym zespole, ponieważ porażka z Twente, nie radzimy sobie z takimi drużynami jak Podbeskidzie, a przypomnę wam, że w poprzednim sezonie naprawdę z takimi drużynami bardzo, bardzo dołu tabeli potrafiliśmy dobrze rywalizować. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam ogólnie za to, że jesteście, że komentujecie. Jestem z was dumny, jestem z was zadowolony, jestem zadowolony z siebie, że potrafiłem kilku ludzi naprawdę tutaj na kanał ściągnąć. Żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się!
Na razie, cześć!